Nie będziesz na mnie krzyczeć. Jesteś obrzydliwym kłamcą. Czemu zawdzięczam ten komplement? Wiedziałeś, że to nie moja wnuczka, tylko... Dlaczego boisz się wypowiedzieć to słowo? Perła jest twoją córką. A teraz masz mnie wysłuchać, ponieważ to ty ją urodziłaś. Nie urodziłam żadnej córki. Miałam jedynie syna, Maura. Czemu się jej wypierasz? Przecież prosiłaś Boga, aby dał ci drugą szansę. Oddałabym wszystko, żeby cofnąć czas. Moja biedulka. To nie jej wina, że pojawiła się na tym świecie. Gdybym tylko mogła ją poznać i mieć przy sobie, błagałabym córkę, żeby mi wybaczyła. Żeby mnie trochę pokochała. Wiesz co? Nie czuję do ciebie nienawiści. Po prostu żal mi cię. Jesteś żałosną i marną istotą, a to najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć o człowieku. Jesteś pusta i pozbawiona uczuć. Wzbudzasz we mnie litość. Dlatego będziesz samotna aż do śmierci. W rolach głównych Perła, odcinek 77. W pozostałych rolach Przeszło ci? Tak. Proszek zaczął działać. Czy to przez obiad? Jak mógłby mi zaszkodzić? Był pyszny. Myślisz, że będę dobrą kucharką? Nie. Już nią jesteś. Dziękuję. Pocałujesz mnie na dobranoc? Kocham cię. Ja ciebie też. Jutro też upichcę coś dobrego. Otilia i ja zaopiekujemy się dzieckiem. Roberto będzie musiał mnie zabić, żeby go odebrać. Jest zdolny do wszystkiego. Ja też. Już raz zabiłam, więc tym bardziej zrobię to dla siostrzeńca.
Nie mów tak. Ta kobieta ma serce z kamienia. Chodźmy stąd. Przyniosę małego. Sama pójdę. Wiedziałeś o wszystkim. Eugenia groziła, że mnie wyrzuci, jeśli wyznam pani prawdę. Przepraszam. Zawsze byłeś lojalny. Czułam, że jesteś w stanie zrobić dla mnie wszystko, a teraz się upewniłam. Masz syna? Tak. Czy ja dobrze słyszę? Wczoraj dowiedziałem się, że Enriquito jest moim synem. Naprawdę? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale chcę, abyś pomogła mi go wychować. Zamierzam odebrać syna jego rzekomej matce. Mam najlepsze kwalifikacje i doświadczenie. Ale nie posiadasz udziałów, a ja mam 11%. Za to ja zarządzam akcjami dzieci. Skończyliście? Przypominam, że prezesem zostanie jeden ze spadkobierców Eugenii. Ma spadkobierców? To możliwe. Kto nam odbierze naszą firmę? Chętnie zajmę się dzieckiem. Ale co się stanie z tą biedaczką Perłą? Nic mnie to nie obchodzi. Chcę wiedzieć tylko jedno. Jesteś jej matką? Nie, ale nie mów jej tego. Jej? A niby po co? Ta kobieta nic mi już nie obchodzi. Przypominali stado hien walczących o kawałek padliny. Zawsze byli pazerni. Ale Felipe? Jako pierwszy wyciągnął rękę po stołek prezesa. Jak się czujesz? Ciągle myślę o synku. Tęskni za mną? Bardzo. Chociaż Otilia nie odstępuje go na krok. W nocy wzywał cię i płakał. Kocham to dziecko. Sam widziałeś, jak cierpiałam, kiedy był chory. Błagam cię. Mam tylko jego na tym świecie. Jaką krzywdę ci wyrządziłam? Mieliśmy się pobrać, więc i tak byłbyś jego ojcem. Nie wybaczę ci, że mnie oszukałaś. Ukryłaś prawdę. Wykorzystałaś mnie.
Nieprawda. Obiecałam Juliecie, że nigdy nie opuszczę jej synka. Przykro mi, ale już ci nie wierzę. Jako przyjaciel Mercedes powinienem chyba wiedzieć, co się tu dzieje. Racja. Stołek prezesa będzie pusty, dopóki nie zgłosi się po niego dziedzic Eugenii. Ale ona nie zostawiła po sobie spadkobierców. Biedaczka. A gdyby ich jednak miała... Słucham? Ona ma spadkobierców. Na pewno? Tak. Chciałem to panu powiedzieć. Do widzenia. A więc są spadkobiercy. Kim są jej spadkobiercy? Twój przyjaciel nie chciał mi nic powiedzieć. To znaczy, że kolejna osoba wyciągnie szpony po nasz majątek. Ile głów ma jeszcze ten wąż? Uspokój się. Nie chcę. I zostaw mnie samą. Do niczego się nie nadajesz. Wzywała mnie pani? Tak. A ty zjeżdżaj, bo zdzielę cię moją laską. Od razu lepiej się tu oddycha. Czy Eugenia zapisała komuś spadek? Z tego, co wiem, nie. Eugenia nie miała żadnych krewnych. Wiedziałam. Odszukaj doktora Altamirano. Dobrze. Koniec tych gierek, Cezarze. Nie będziesz ze mnie kpił. To twój kuzyn, Daniel. Miło mi cię poznać. Wzajemnie. Usiądźmy. Wiedz, że stracę swoją reputację, jeżeli nie odzyskasz syna. To samo? To samo dla pana. Ten smarkacz nie ma tu czego szukać. Dosyć. Zostanie aż do orzeczenia sądu. Zamknijcie się. Dzieciak trafi do ojca. Niech Valderrama się z nim użerają. Na zdrowie. Witaj w drużynie. Niełatwo będzie odzyskać dziecko, ale najpierw musisz wyegzekwować swój spadek. Jaki? Po Eugenii. Daniel sprawdził, że ta kobieta zarejestrowała cię pod swoim nazwiskiem. Jako własną córkę. A to oznacza, że jesteś jedyną dziedziczką fortuny Santiago. Musisz tam wrócić z podniesionym czołem. Bardzo chętnie. Wrócę, żeby rozgnieść Roberta jak pluskwę. Opanuj się. Co sobie pomyśli twój kuzyn? Że to dziewczyna z charakterem. Racja. Na dodatek prześliczna. Dzięki. Jakie mam szanse, żeby odzyskać syna? Najgorsze jest to, że podszywałaś się pod inną osobę. Ale ty nam pomożesz. Jak? Wydasz zaświadczenie, że Perła straciła pamięć po wypadku i odzyskała ją dopiero po wydaniu aktu zgonu dziedziczki.
To oszustwo. W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Moja krew. A jeśli ci powiem, że jesteś dziadkiem? Taki doświadczony, a dał się wrobić. Zapłać tej dziewczynie i po kłopocie. Jestem ojcem syna Julieta Santiago. Tego malca, który był chory? Bierz z nią ślub. Niemożliwe, bo Julieta Santiago nie żyje. Jeszcze w tym tygodniu zdobędę potrzebne dokumenty. Szybciej niż myślałam. Mówiłam, że to wybitny adwokat. Na szczęście pani Eugenia nie miała krewnych. Chcę, żeby mój powrót był spektakularną niespodzianką. Może w urodziny Mercedes? Ona nie znosi takich imprez. Chyba, że Otilia zorganizuje przyjęcie niespodziankę. Jedynie ona może nam pomóc. Doskonały pomysł. Gotowy? Dziękuję, Rosendo. Już jadę. Co ma oznaczać ta znacząca zmiana? Czyżby ciocia Mercedes została tancerką? A może wychodzi za Pablo? Nie czas na żarty. Enriquito jest synem Roberta. Enriquito? To żadna tragedia. On i Julieta bardzo się kochają. Rzecz w tym, że Julieta nie jest Julietą. Twoja kuzynka zginęła w wypadku, a ta zajęła jej miejsce. Naprawdę? Ale ja ją lubię. To prawdziwa perełka. I tak ma na imię. Perła. Przestań. Poważnie. Perła? Perła powierzyła go mojej opiece. Póki co, ja decyduję w tym domu. Dzieciak jest Valderramą, więc niech oni go utrzymują. Teraz rozumiem, za co mój brat cię nienawidził. Jesteś zimną i okrutną kobietą. Chcę, żebym opiekowała się jego synem. Po czyjej stoisz stronie? Po żadnej. Martwię się tylko, że to zaostrzy spór między rodzinami. Mercedes już wie? Tak. Natychmiast wypędziła Perłę z domu. Jak psa. Proszę zawiadomić panią Mercedes. Roberto! Rosenda. Hola. Czy mały jest już gotowy? Widzę, że nie możesz się go doczekać. Na pewno będziesz potrzebował kobiecej pomocy, więc byłoby dobrze, gdybyś się ożenił. Później o tym pomyślę. Na szczęście mogę liczyć na bliskich. Chętnie zaopiekuję się twoim synem. Jesteś kochana. Wybaczysz mi? Oczywiście. Cudownie. Pan Valderrama przyszedł po synka. Zanieś mu go. Pani Otilia prosi, żeby pożegnała się pani z malcem. Ani mi się śni. Nie chcę znać tego bękarta. Od dziś zabraniam wypowiadać jego imię w tym domu. Poproś tu Pabla.
Jesteś taki podobny do Maura. Śpi spokojnie. Zawsze będę cię chronić. Dbaj o niego. Na śniadanie jada płatki owsiane z miodem, a w południe starte owoce. Ma wilczy apetyt. To jego ojciec poradzi sobie. Rodzina mi pomoże. Pani prosi pana do siebie. Pani Mercedes nie zejdzie, żeby się pożegnać. Pójdę już. Chcesz, żebym przyjechała wieczorem? Czemu nie? Przepraszam. No i postawił na swoim. Ale to jeszcze nie koniec. Musisz pamiętać, czy Eugenia miała jakiegoś spadkobiercę. Nie mogę sobie przypomnieć. Czy jest osoba, która może rościć sobie prawa do jej majątku? Raczej nie. Naprawdę. Przyjęcie na cześć Mercedes? To doskonała okazja, by zebrać całą rodzinę. Na pewno się ucieszy. Nie byłabym taka pewna. A jeśli się wścieknie? O niczym jej nie powiemy. To będzie przyjęcie niespodzianka. Co pani na to? Zgoda. Wszystkiego najlepszego. Daruj sobie te bzdury. Mam się cieszyć, że jestem starsza o rok? To kolejny rok życia. Trzeba dziękować Bogu. Nie życzę sobie żadnych komentarzy na ten temat. Gdzie Otilia? Na dole. Jest zajęta. Smacznego. Za chwilę wrócę, żeby panią ubrać. Tonia! Mande. Dziękuję za kwiat. Ślicznie pachnie. Cieszę się. Nie zapomnijcie o przyjęciu urodzinowym. Żałuję, że nie będę mogła pomóc. Zatrudniłam firmę cateringową. Zapewnią kelnerów, jedzenie, napoje i tort. Zaangażowałaś się. Muszę się czymś zająć, żeby nie myśleć o moim aniołku. Brakuje mi go. Musimy iść. Na razie. Jest taki spokojny i śliczny. Czemu się nim zachwycacie? To twój wnuczek. Ale nazwali go Enrique. Na cześć mojego największego wroga. Daj spokój. I nie mów, że nie pójdziesz do Santiago. Musimy iść. Po co nas zaprosili? Wkrótce zakocha się w swoim wnuczku.
Śliczny. I jest ze swoją ciocią. Powinniśmy się pobrać. Widzę, że chcesz zostać matką Enrique. A nie byłoby lepiej, gdyby został z Patricią? Mój syn potrzebuje ojca i matki. Co za bałagan. Musimy wyznaczyć tymczasowego prezesa. Jedynie Felipe nadaje się na to stanowisko. Jesteś pewien? Całkowicie. To nie jest osoba godna zaufania. Powinniśmy połączyć siły. Niech Doña Mercedes o tym zdecyduje. Muszę kupić jej prezent. Co cię tak cieszy? Wkrótce się dowiesz. Od razu włosy stają mi dęba. Pojawię się na przyjęciu, ale przyjdą też inni goście. Bardzo wyjątkowi. Pójdę już. Jak się masz? Octavio, Bernardo i Alexis chcą mi odebrać stołek prezesa, ale nie dam za wygraną. Nie rób sobie nadziei. Wiesz może, kto zostanie prezesem? Nie, ale mogą pojawić się spadkobiercy Eugenio. Na pewno coś wiesz. Powiedz. Twój tatuś. Bolą cię plecy, prawda? Muszę zatrudnić niańkę. Pomogłaś mi już wystarczająco. W ciągu dnia nie ma problemu, ale możesz wziąć dziewczynę na wieczory. Pomożesz mi ją znaleźć? Kobiety lepiej się znają na takich rzeczach. Jasne. Co się dzieje? Tęskni za swoim domem. Przestań mnie wreszcie czesać. Poprawię ci kok. Po co? Dla kogo mam ładnie wyglądać? Racja, to dzień jak co dzień. Zawsze to powtarzam. Potrzebujemy osoby, która zaprowadzi tu porządek. Firma nie może istnieć bez prezesa. Ale nie musi nim zostać udziałowiec. Niech wybierze go ciotka. To ona jest najważniejszym udziałowcem. Bez wątpienia. Przepraszam, przyszedł mecenas Daniel Altamirano. Co to za jeden? Adwokat spadkobierców pani Eugenii. Może poćwiczymy taniec na przyjęciu? Myślisz, że nam pozwolą? A czemu by nie? Możemy też potańczyć w ogrodzie. Nikt nie będzie nam przeszkadzał. Zapomnij. Zapomniałem. Zuchwalec. Pomogę ci. Zostaw. Pacan. Cieszę się, że zastałem wszystkich, bo nie będę musiał tego powtarzać. Proszę do rzeczy.
Przychodzę w imieniu spadkobiercy pani Eugenii. Jeśli ktoś z państwa zajął stanowisko prezesa, musi je opuścić, ponieważ jutro pojawi się tu mój klient. Kto to taki? Dowiecie się w swoim czasie. Facet zna się na rzeczy. Prowadzi jedną z najlepszych kancelarii w kraju. Masz watę zamiast mózgu. Uspokój się. Czemu nie zapytałeś, kto to taki? Pytałem, ale facet nie chciał powiedzieć. Cierpliwości. Już jutro poznacie tę osobę. Otaczają mnie sami nieudacznicy. Wynoście się oboje. Twoja laska złamała się. Precz. Już idę. Popraw mi krawat. Muszę dobrze wyglądać. Denerwujesz się bardziej niż panna młoda. Nie pleć głupstw. Ślicznie wyglądasz. Kobiety będą o ciebie zazdrosne. Gotowi? Nie mam ochoty tam jechać. Nie mam ochoty tam jechać. Przestań. Zgorzkniały facet. Właśnie się do was wybieram. Chciałem pobyć z tobą przez chwilę. Spóźnimy się. Nie szkodzi. Musisz zejść na kolację. Powiedz Toni, żeby przyniosła mi herbatę i ciastka. Nie jestem w humorze. Ostatnio prawie nic nie jesz. A Tonia przyrządziła dla ciebie wyśmienitą potrawkę. Chcesz, żeby się obraziła? W porządku. Nie wolno kłócić się z kucharką. Tym bardziej, że jako jedyna pamiętała o moich urodzinach. Rzeczywiście. Zupełnie wyleciało nam z głowy. Pomóc ci się przebrać? A po co? Nikomu nie otwieraj. Kiedy wrócę, zapukam 3 razy do drzwi, a ty mnie wpuścisz. Pilnuj jej. Nie martw się. Wszystko pójdzie jak z płatka. Dobry wieczór. Teraz rozumiem, czemu Mercedes mnie nie zaprosiła. Żeby tylko się nie wkurzyła. Nie wiem, co świętujecie, skoro ktoś obcy zostanie prezesem. Co to takiego? Balony. Cały dom jest w balonach. Dziękuję. A już myślałam, że zapomnieliście. Wszystkiego najlepszego. Wynoś się. Nie jesteś tu mile widziany. Wybacz, ale zostanę jeszcze chwilę.
Mam dla ciebie niespodziankę. Może coś ci kupił. Czego tu szukasz? Wynoś się stąd. To także mój dom i nie zamierzam go opuścić. A już od jutra będę kierować swoją firmą. Jaką? Juvenil. Pani Perla jest jedyną spadkobierczynią pani Eugenii. Raczej złodziejką. Eugenia była moją mamą. Cieszę się, że wróciłaś. To prawdziwa niespodzianka. Nie rozumiem, jak możesz się cieszyć z powrotu tej lisicy. Ta oszustka zrobiła z nas idiotów. Z ciebie nie, bo od urodzenia jesteś kretynką. A za chwilę tort znajdzie się na twojej twarzy. Myślisz, że ci uwierzymy? Jako adwokat, jak pan śmiał przyjść tu bez zaproszenia? Kiedy nastawią muzykę? Kłócą się, bo wróciła. Kto? Perła. Zaprowadzi tu porządek. Zobaczę. Moja wizyta ma charakter służbowy. Reprezentuję interesy pani Perły. Proszę mnie uważnie wysłuchać, chyba że chcą państwo odpowiadać przed sądem za krzywdy moralne. Nie opuszczę swojego domu. W oczach prawa jestem córką Eugenii. Nie możesz być jej córką, bo jesteś... Kim? Bo jesteś nikim. Zwykłym śmieciem. Dosyć tych bzdur. Doskonale wiem, że Eugenia nie była twoją matką. Ale była jej prawną opiekunką. Dowodem jest akt urodzenia mojej klientki. Ostrzegam państwa, jeśli pójdziecie z tym do sądu, przegracie. Z kretesem. Witaj, Roberto. Oko ci zbledło? Po co zabrałaś goryli? Żeby bronili mnie przed takimi łajzami jak ty. Pani Mercedes jest naprawdę wściekła. To prawda. Teraz możesz mieć poważne kłopoty. Raczej martwię się o ciebie, ciociu. Mercedes pomyśli, że byłaś moją współniczką. Co z tego? Mnie też mogą podejrzewać, o co chcą. Jak dziecko? Patricia mówiła, że wszystko w porządku. Dba o niego, ale brakuje mu matki. Nie do wiary. Ona zawsze postawi na swoim. Mam wrażenie, że podpisała pakt z diabłem. Daj spokój. Mam tańczyć z radości? Przecież ona chce nas zniszczyć. Nie pozwolimy jej na to. Musimy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Ona jest naprawdę niebezpieczna. Prawie należę do rodziny. Mercedes kocha mnie bardziej, niż gdybym był jej synem. Dobrze ci idzie, ale musisz jakoś zdobyć Julietę. To znaczy Perłę? Nieważne, jak się nazywa ta oszustka. To ona pociąga w tym domu za sznurki. To nawet niezły pomysł, żebym się z nią ożenił. Ślub z Perłą. Nie mogę uwierzyć, że się jej wyparłaś. Jak mam jej wybaczyć po tym, co zrobiła? O co ci chodzi? To ty ją porzuciłaś, kiedy się urodziła.
A teraz wyrzuciłaś ją z domu jak psa. Jeszcze ci mało? Czemu jej nie przeprosisz? Już raz płakałaś, kiedy myślałaś, że ją straciłaś, a przecież ona żyje. Przestań. Wynoś się stąd i nigdy nie wracaj. Zamknij za sobą drzwi. Na pana miejscu nie wierzyłbym we wszystko, co mówią. O kogo panu chodzi? O kobietę, którą pan reprezentuje. To prawdziwa mistrzyni krętactw. Naprawdę. Widać, że nie jest pan podejrzliwy, ale musi pan uważać, z kim pan pracuje. Osobiście nie wierzę w nic, co powie Perła. Pan nie musi jej wierzyć. Wystarczy, że zrobi to sąd. Złożyliśmy potrzebne dokumenty. Perła jest spadkobierczynią pani Eugenii. Pewnie nie wie pan, że Perła popełniła przestępstwo. Podawała się za Julietę Santiago. To poważne oskarżenie. Będzie pan musiał to udowodnić. Może to poświadczyć mnóstwo osób. Czy zechcą być pana świadkami w sądzie? Ciekawe, czy wiedzą o chorobie Perły. O czym pan mówi? Więc? Co takiego? Powie mi pan, co to za choroba? Oczywiście. Zaświadczenie lekarskie, które przedstawiłem w sądzie, mówi o tym, że Perła miała po wypadku amnezję i nie była świadoma tego, co robi. Okoliczności zmusiły ją do życia jako Julieta, ale teraz odzyskała pamięć. To absurd. Żaden lekarz nie podpisze się pod taką głupotą. Mój wuj cieszy się dużym szacunkiem. Kim jest pana wuj? Dobrze się znacie. To doktor Cesar Altamirano. Przepraszam. Poradziłeś sobie? Tak. A ty? Ja też. Chociaż inni czują się urażeni. Nienawidzę jej z całego serca. Ulżyj sobie, przynajmniej nie nabawisz się wrzodów. Już nie chcesz się mścić na niej i na Roberto? Widziałem ją. Po tylu latach spotkałem się z moją byłą żoną, legendą. Co za imię? Chyba do niej nie wrócisz. Nie masz dla niej za grosz szacunku, ale wiedz, że jest więcej warta od nas obojga. Ona ma głowę na karku. Powiedz, jak dziecko. Rośnie jak na drożdżach, ale bardzo za tobą tęsknię. Chciałabym go zobaczyć, przytulić. Możemy coś wymyślić, żebyś mogła się z nim widywać. Oczywiście w tajemnicy przed Robertem. Tak? Nie masz pojęcia, jak się cieszę. Mam nadzieję, że szybko go odzyskasz. Mały ma w sobie tyle energii, że razem z Giną i Moniką nie dajemy sobie rady. Naprawdę? Będę musiała znaleźć dla niego opiekunkę. Opiekunkę? Nie widzisz, co zrobiła? Wróciła, żeby sobie ze mnie zakpić. Teraz jest moim wrogiem. Pomyśl. Będzie miała akcję juvenil, ale ty masz dziecko. Mały jest spadkobiercą Juliety i jej udziałów. Dopóki nie stanie się pełnoletni, to ty będziesz go reprezentował. To prawda. Na zdrowie. Kiedy byłam mała, nigdy nie urządzono mi przyjęcia urodzinowego. Nie miałaś rodziców? Tylko matkę, ojca nigdy nie poznałam. Chyba już czas, by znalazł się mężczyzna, który się tobą zaopiekuje.
Tak, to prawda. Przyszliśmy po tort. Niech ktoś przyniesie nóż i zapalniczkę. Byłem pod wrażeniem, kiedy dowiedziałem się, że zostałem zaproszony na pani urodziny. Ja też, bo tak naprawdę nikogo nie zapraszałam, tym bardziej pana. Ciocia ma czasami osobliwe poczucie humoru. Nawet ja jej nie dorównam. Nie wspomnę o sympatii. Co za staroświeckie obyczaje. Widziałeś, jak wygląda tort? Wolę kobiety twojej klasy. Pomyśl sobie trzy życzenia. Jedno wystarczy. Brawo. A teraz tort. Pokroisz? Czego chcesz? Pilnuj narzeczonego. Dzisiaj nie chcę mieć z wami żadnych kłopotów. Czego chcesz? Tylko się pośpiesz. W każdej chwili może wejść Rosenda. Nie chcę nieporozumień. Zostańmy przyjaciółmi. Pozwól mi widywać dziecko chociaż raz w tygodniu. A sprawa w sądzie? Nie wycofam jej. Nie dostaniesz dziecka, nie jesteś jego matką. A ja nie pozwolę, żebyś go widywała. Chyba się nie dogadamy. Pozwól mi go zobaczyć, później dam ci spokój. Odpowiedź brzmi nie. Przysięgam, że tego pożałujesz. Musimy coś zrobić przeciwko Perle. Niewiele możemy. Jeżeli akt urodzenia jest zgodny z prawem, to już po nas. Bez problemu przejmie zarządzanie Juvenil. Tak, ale... Co robisz? Słucham. Uważajcie. Niebezpiecznie jest spiskować przeciwko prezesowi firmy. Jesteś po stronie Perły? Wolę być po stronie właścicielki firmy, niż takich nieudaczników jak wy. Nie róbcie głupstw. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Marta Śliwińska. Czytał Marek Lelek.